Jest to 32. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, ale to jest też nasze 100-lecie Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Zjazd jest, można powiedzieć, że długi, ale i tak niestety nie wyczerpiemy wszystkich tematów, które dotyczą dermatologii. W tym roku udało nam się na tą jubileuszową konferencję zaprosić bardzo dużą ilość gości zagranicznych, gości, którzy są światowej sławy i można powiedzieć, że takimi guru dermatologii. Między innymi pani profesor Jean Bologna, gdzie teraz będziemy, można powiedzieć, wszyscy młodzi dermatolodzy będą się uczyć z tej książki, jak również my jesteśmy zafascynowani olbrzymią wiedzą pani profesor. Wykłady, które były dzisiaj inauguracyjne, tak samo, to są wszystko topowi profesorowie dermatologii. Sesje będą dotyczyły wszystkich tematów dermatologicznych, bo dermatologia obejmuje całą masę chorób. To nie jest ta dermatologia, która była 100 lat temu, która była 20 lat temu, czy nawet czy jeszcze powiedzmy kilka lat temu. Dlatego, że jest niesamowity rozwój dermatologii, niesamowity rozwój całego badań laboratoryjnych, nowych leków, które można powiedzieć, że zrewolucjonizowały całe leczenie dermatologiczne. Dodatkowo zaprosiliśmy do aktywnego uczestnictwa ponad 200 polskich naukowców i klinicystów, którzy podzielą się swoją wiedzą podczas 60 sesji tematycznych. Podczas kongresu odbywają się także warsztaty dla młodych dermatologów, a także odbywają się prestiżowe sesje naukowe, ponieważ Polskie Towarzystwo promuje młodych naukowców, promuje nowych dermatologów. To jest taki moment do podsumowań. Trzeba powiedzieć, że z jednej strony to była kadencja niezwykle trudna, dlatego że przykład czas pandemii to był czas, kiedy świat się zatrzymał, nie mogliśmy zorganizować zjazdu zgodnie z planem. A z drugiej strony ja myślę, że kończymy tę kadencję z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku, dlatego że to, co było moim głównym celem, czyli to, żeby zwiększyć pozycję, podwyższyć pozycję polskiej dermatologii na świecie, to się wydarzyło, czego dowodem jest to, że na tę konferencję przyjechali najważniejsi dermatolodzy na świecie, prezes Europejskiej Akademii Dermatologii, prezes Amerykańskiej Akademii Dermatologii i wielu innych bardzo znamienitych dermatologów. To był czas wielu konferencji, wielu artykułów. Jesteśmy szczególnie dumni, że napisaliśmy monografię na temat stulecia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, bo to jest niewątpliwie coś, co pozostanie nie tylko po naszej kadencji, ale również po całym stuleciu. Bardzo ważną rolą, funkcją Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jest nie tylko organizacja takich kongresów czy mniejszych konferencji jako działalność naukowo-szkoleniowa, ale również szeroko pojęta działalność lecznicza. Mam na myśli działalność już lekarzy praktyków, lekarzy dermatologów, którzy na co dzień stykają się z chorym pacjentem i którzy służą mu pomocą i dzięki takim konferencjom, takim wydarzeniom mogą w swojej praktyce stosować terapie, które są aktualnymi wytycznymi, które są stosowane na całym świecie. Zawsze się mówiło w niektórych krajach, że najtańsze leczenie i najlepsze to jest profilaktyka. Dlatego my edukujemy też pacjentów. No proszę Państwa, jeżeli stosujemy takie leki, takie preparaty jak ochronę przeciwkosłoneczną, to przecież to jest prewencja, jeżeli chodzi o nowotwory skóry. To nie chodzi tylko o fotodermatozy czy fotoalergię, ale przede wszystkim nowotwory skóry. To jest udowodnione od X lat, że promieniowanie UV wpływają na rozwój nowotworów skóry. To takie właśnie powinno być teraz nasze postępowanie. Nie tylko samoleczenie, ale również edukowanie pacjentów, co, jak powinni się zachowywać w obecnej, powiedzmy, dobie w wyniku działania całego ekspozomu, bo ekspozom to nie tylko promieniowanie, ale również zanieczyszczenia powietrza, nasz styl życia, nasze jedzenie i tak dalej. Pierwszym kamieniem milowym niewątpliwie, jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, było powstanie naszego towarzystwa. To było w 1920 roku. Celem twórców naszego towarzystwa było to, aby z jednej strony spowodować możliwość większej komunikacji między dermatologami, między innymi poprzez organizację konferencji, ale również, aby zwiększyć poziom polskiej dermatologii i aby polska dermatologia zajęła słuszne sobie, czy zasłużone miejsce na wysokim poziomie wśród tych specjalności na świecie i w krajach wysoko rozwiniętych.
ten cel niewątpliwie z różnymi momentami gorszego i lepszego stanu polskiej dermatologii został osiągnięty, szczególnie w ostatniej kadencji. Natomiast jeżeli myślimy o kamieniach milowych, to myślę, że takim drugim kamieniem milowym niewątpliwie było reaktywowanie towarzystwa po II wojnie światowej. W czasie II wojny światowej organizowano tajne metody nauczania, jakieś spotkania, które były nieformalne. Natomiast też to był taki czas ogromnych strat dla polskiej dermatologii. Wielu dermatologów zmarło z powodów związanych z działaniami wojennymi. Natomiast po odrodzeniu w 1948 roku, po odrodzeniu Towarzystwa Dermatologicznego, dla mnie, w moim osobistym odczuciu, takim kamieniem milowym jest prezesura pani profesor Stefanii Jabłońskiej. Naprawdę osoba o ogromnych horyzontach, rozpoznawalna na świecie, która wzniosła polską dermatologię na wyższy poziom. Mam zaszczyt być uczennicą pani profesor Jabłońskiej i mogłam z bliska patrzeć, jak się robi wielką dermatologię i jak się promuje wielką dermatologię na świecie. No i jeżeli myśleć o kamieniach milowych, stulecie traktuję jako taki kamień milowy.